Dzień dobry wszystkim. 11 listopada, sobota, dzień wolny od pracy, święto narodowe. Także można ten dzień wykorzystać tak jak się chce. Ja dziś tutaj troszeczkę więcej z gołąbkami przebywam, tutaj na wolierze. Sypię im w trawę, żeby sobie tutaj wybierały te nasionka. Jest też ostatni nasz młodzianek. Specjalnie go wyciągnąłem, choć już nie wychodzi. New Blue. I tak jeszcze krótko powiem. Chciałbym podziękować wszystkim za to, że przy ostatnim filmie otworzyliście się. Film był dość tytuł kontrowersyjny odnośnie antybiotyków. Ja nigdy tego nie ukrywam, że nie lotuję, nie wychowuję sportowców, tylko gołąbki do kochania, do miłości. Ale wiele osób napisało, że również stosuje tą naturę i z dala jest od tych antybiotyków. Fajne komentarze były wszystkie, ale kilka takich przykuło moich uwagę, że na przykład aby tą naturę w ogóle wdrążyć, tak już, żeby to miało sens po prostu, to trzeba to stosować długotrwale, a nie, że dwa razy podamy jakieś ziółka czy coś naturalnego i już będziemy myśleli, że głębiej mamy zdrowe. Aby to się wszystko wdrążyło tak na spokojnie, to wymaga to czasu. Pozdrawiam też kolegę, którego napisał w komentarzu, że żona ze zdziwieniem patrzyła na niego, że obiera w kuchni żołędzie i cieszę się, że jak on powiedział, kolega napisał, że zaszczepiłem w nim tą naturę i chęć do natury. Koledzy, ja myślę, że to czy w dziedzinie gołębi, czy w innych naszych codziennościach ta natura powróci, czy to będzie ogródek działkowy, codzienne nasze odżywianie. No pewnie jak nie my, to następne jakieś pokolenie nasze, no ale już niektórzy mają naprawdę tego serdecznie dość. I każdy, gdzie tam nawet z obserwacji widzę, że każdy miał gdzieś tam trawę kiedyś na ogródkach czy coś, to większość, tak samo i my, dąży do tego, aby tam mieć kawałek czegoś. Ja na przykład jak biorę z działki nasze buraczki i trę gołębią na tarce, no to ręce później domyć, to naprawdę trzeba się przyłożyć. A nie obrażając zakupów z marketu, jak już to nam się skończą, no to wystarczy tylko przemyć mydełkiem i już to schodzi. Także też o czymś to świadczy. Masz malutki, pojedz sobie. No, od małego się nauczy, to później będzie już spokojnie chodził. Wracając do tematu, my też wczoraj byliśmy w sklepie, jeszcze kupiliśmy sobie karmę. Kupiliśmy sobie drobne nasiona, słonecznik, siemię lniane, ostropest, drobne nasionka, nie wiem czy mówiłem, słonecznik łuskany, także domieszamy do tej naszej karmy, wzbogacamy. Dziś na karmę jogurt naturalny, algi morskie, troszkę tych ziółek podsypaliśmy, tak żeby utrzymać te gołąbki, myślę, w zdrowiu. Młody się odnalazł, widzę, tutaj sobie chodzi cały czas. Stare gołębie mu nie dokuczają. Pewnie zaraz go znajdzie tata. O, właśnie jest przy nim. Ten samczyk niebieski. O, ten. A tak jeszcze, skacząc z tematu na temat. Ostatnio oglądałem film o gołębim sercu, jeśli tytuł nie pomyliłem, wkleję go może tam w opisie. Fajnie pan opowiadał, Ślązak, o tych gołębiach, jak uczą się dorosłe, młode gołębie od dorosłych, no, jastrząb od dorosłych, że uczy pić, uczy wyprowadzać na dach. To też jest fajny przykład, że no, przyleciał jastrząb, że ten młodzieniaszek, nawet jak jest tutaj, to tata się blisko niego kręci i cały czas go ma na oku.
przywołamy jeszcze troszkę tutaj. Fajny jest ten taki czas, gdzie można spędzić go razem z gołębiami. Ale szukam naszego małego, a widzę, że on pierwszy raz podskoczył i sobie tam zawisł. Zaraz go weźmiemy tutaj na dół. Także młody już jest ze mną. Takie trochę oczko w głowie. Staram się mu poświęcić, tak jak już mówiłem, dużo czasu. Ale on już widzę, też się robi wyga trochę. Chcę do gołąbków razem z nimi tam troszkę poprzebywać. Także ja dzisiejszy dzień spędzę tu wśród gołąbków. Na obserwacji. Co chwilę tu jastrząb przylatuje, bo widzi te gołębie nasze. Tu ostatnio zapikował w siatkę, ale jakoś mu się udało z niej wyplątać. Tak już pewnie by było minus jeden. No i fajnie. Dobrze, nie przynudzam. Miłego świętowania. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Pozdrawiam.